Hejka moi kochani, z tej strony DSO, witam was w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed Black Flag. Od razu mówię, że mam na wstępie jakiś problem, coś mi strasznie przycina. Jakby mi się coś ładowało, nie wiem. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Mamy tu punkt widokowy jeden. Za wiele tutaj nie ma jakichś specjalnie rzeczy do zbierania. Może byśmy się tym fragmentem animusa tutaj zaopiekowali. On jest tutaj niedaleko. Dobra. Co jeszcze? Tu mamy kolejny punkt widokowy i... Najpierw bym sobie chciała pozaliczać te punkty, żeby mieć, wiecie, w święty spokój, wiedzieć, gdzie co jest. Wszystkie ewentualne skrzynki bym sobie też pozbierała. A tutaj jest kolejny fragment. Ale naszym priorytetem jest póki co punkt widokowy. Dawno nas tu, powiem wam, nie było. Czy on mi tu wejdzie? Wejdzie. Kolejny fragment mamy. I teraz tak, jeszcze by mnie interesowała ta maska. To byśmy się tu może wspięli najpierw na górę. Ja tego nie zrobiłam w poprzednim odcinku, bo tutaj byłam zajęta zadaniem. Mieliśmy tu trochę tego do zrobienia. Ale ja tego nie zrobiłam, słuchajcie, bo nie wiedziałam jak. Czy to jest gdzieś w środku? Kurczę. Nie ma tutaj jakiegoś zejścia do podziemia? Dziwne, jakie mam tam zejść? A nie da się tędy? Dziwne. Nawet bardzo. Czekajcie. Hej, a może ja mam tu... Może ja mam tu zanurkować? Jak się tu nurkowało? Widzę, że nie ma tutaj potrzeby nurkować, ale mimo wszystko dobrze by było wiedzieć. Kurde, nie wiem, gdzie ja mam. I słuchajcie, gdzie to zdobyć. No dobra, mamy tam jeszcze skrzynię. Ale ta skrzynia też jest chyba na górze. Irytuje mnie to, że ja nie mogę tego zdobyć. No cóż. No ale to nie jest na tym poziomie, więc jeszcze wyżej? Jest to możliwe w ogóle? Czy jest to możliwe, żeby wejść jeszcze wyżej? Jest, niby, teoretycznie. Mamy drabinę. Ale nie. Tam już wyżej mi nie wejdzie. Nie ma takiej opcji. Nie. Chociaż? Nie, słuchajcie, nie. Nie będę tego kombinować, nie będę przedłużać tutaj tej całej rozgrywki. Ogarnijmy to w takim razie. Co mamy tu do zrobienia?
odzienie Majów. Nie mam pojęcia, co należy z tym zrobić. Fragment animusa. Dobra, łowy na templariuszy może byśmy sobie, słuchajcie, zaliczyli. Myślę, że na wstępie możemy się zająć takimi misjami mniej ważnymi. Korona nam z głowy nie spadnie, ale wyjdź stąd, co? Dziękuję ci bardzo. Dobra. No i gdzie te łowy? Kurde, co ja się tak tu kręcę? Tutaj są, dobra. Follow on. I have one last secret to share. How long have you been one of these assassins, eh? A couple years now. I met Atabai in Spanish Town. And there was something about him I trusted. A sort of wisdom. Is all this his idea? His clan? No, sir. Assassins and Templars have been at war for thousands of years. All over the world. The natives of this new world had a philosophy like our creed for as long as they've been here. And when Europeans arrived, our group sort of matched up. Cultures and religions and languages keep folks divided. But there's something in the Assassin's Creed that crosses all boundaries. A fondness for life and liberty. On nas, słuchajcie, prowadzi do tego. Sounds a bit like Nassau, no? Majów. Close. But not quite. Here we are. Take that stuff. That's one. Couple dozen more and you're in. What will this effort gain me? Respect for a start. From the men and women you put in danger here. And if that ain't enough, there's a treasure behind that door. Something many centuries old. I reckon if you made the effort to find every last one of those, it'd be worth your while. So are you sailing back to Nassau? When I have another contract there, right? This is my home for now. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak polować na templariusze. Czyli ta sprawa się... O Jezu, serio? Ta sprawa się wyjaśniła. Gdzie mamy jakieś główne zadanie? Na pewno nie tutaj. Tutaj. Głowy na templariuszy były takim czymś zaznaczone, ale... Gdzie była ta mapa? Jak się tego szukało? Elementy zbierania, sklepy, misje. O, tutaj mam. Głowę na templariuszy. Tylko, że to jest, słuchajcie, trudny obszar. Dobra, na razie sobie pójdziemy tutaj. Ja tu na pewno mam jakiś punkt widokowy. Muszę mieć. Tak, jest. Do reszty tutaj jest, mam jeszcze zlecenia zabójstw. Więc jak najbardziej szybką podróż. Owszem.
is the new Libertalia, eh? Stinks the same as every other squat I've robbed this past year. Oi, oi. Why the long face? You've fallen in love? Look at your blouse. You're welcome to Nassau, gents. Everyone is that does their fair share. Fair share? What is this, a fucking monastery? We was led to believe that Nassau was a place where men did as they pleased. Safe keeping others from doing the same, aye. Captain Thatch, as I live and breathe. What is this magnificent muzzle you've cultivated? Why fly a black flag and a black beard? What brings you two gents this far north? Word is, Cuban governor himself is fixing to receive a mess of gold from a nearby fort. Until then, it's just sitting there, itching to be took. Governor Torres himself, eh? Sounds promising. Welcome to Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Where can a man find a bit of rough? Do you know what I mean? Słuchajcie, kochani, nie mam zielonego pojęcia, co tu się wydarzyło, dlaczego to było tak spowolnione. Wyglądało to okrutnie. Ewidentnie jakby coś działało, coś robiło się w tle. Postaw pieniądze. Może któregoś tam razu pogramy. O, słuchajcie, mamy tutaj głowę na templariuszy. Jak najbardziej chcę się tu dostać. I to jest nasz priorytet póki co. Coś się dzieje tam, słuchajcie, w tle na tym kompie. Może to też błąd, że zostawiłam Steama, GOGa, teraz Uplay, wiecie, wszystko naraz, nie wiem. Bardzo was za ten filmik przepraszam, mam nadzieję, że już nie będziemy mieli, nie będziemy musieli patrzeć na coś takiego. Ale cały czas czuję, że coś się dogrywa. Travis? What tide brings you? Dress the part of an assassin, yet I don't know your face. Name's Kenway. I'm here to warn you of a threat to your bureau. Yes, I have noticed some suspicious men lurking about. I believe they work for a noted Templar called Upton. Could you eliminate for me? Oh, I may be persuaded. For a price. You wouldn't happen to know anything about a Templar key, would you? I'm sure you may find it among Upton's men. If I'll tell you where they are. You've got yourself a deal. No dobra. Oczekuję ludzi Traversa. Hmm.
słuchaj, rozmowę. No to nie będzie, słuchajcie, takie proste. Czemu ja nie mogę? Mogę. Poczekajcie, bo to nie jest takie proste. Ja nie mogę sobie spokojnie usiąść na tą ławkę i denerwuje mnie to. Oj, ludzie, no. Dobra, musimy, słuchajcie, bezwzględnie wejść tutaj na dach. No, chłopaki. Macie coś jeszcze do powiedzenia? Ale mnie te ściny drażnią. Dobra, mamy cię. Mamy cię i jak chcemy cię zabić, czy tu są jakieś dodatkowe zadanie? Nie, po prostu mamy go zabić. O, tak. Proponowałabym zrobić to... Wow. Właśnie jakbym to proponowała zrobić, bo nie wiem. Pierniczyłam, to wiecie o tym. Okej.
I am Upton Travers, Bureau Leader. What? Is Vance your... My blood brother. We work together. And those were not Templars that you killed. They were my workers. Don't blame me. Your brother ordered it. Does he mean to usurp me? I don't know, mate. I'm only after a Templar key. A what? Please. I need for you to tell me everything. And why should I trust you? Meet me at the Bureau, and I will show you. Oh, bother. Okej, moi drodzy. Chodźmy do tego kantoru, bo ciekawa sprawa. Zawsze też w Asasynie, kiedy dokonywaliśmy jakiegoś zabójstwa, nie wiem, czy kojarzycie... Nie, nie chcę, tędy przejdę. Zawsze, kiedy dokonywaliśmy jakiegoś zabójstwa, to zawsze rozmowa z daną ofiarą w taki sposób była... przebiegała, że zawsze miało się te wątpliwości, czy się dobrze zrobiło. Niby nasz asasyn jest bezwzględny, ale my jako gracz, ja przynajmniej zawsze miałam takie wątpliwości, czy tak naprawdę dobrze zrobiliśmy. My lovesick idiot of a brother has misled you. Start from the start, mate. Recently, our trade introduced us to a formidable woman, Jing Lang, a pirate from the farthest seas of the Orient. Intriguing. She and Vance quickly became inseparable. Any reason he should have thought your men were spies? Well, there is the treasure. Oh? A pirate sold us a map. We each kept half. Come. I will meet him now. If you follow with discretion, you may hear it for yourself. Follow me at a distance. If anyone sees you, tell them you are my bodyguard. There are thieves about who would stop at nothing to secure either half of the map. Hide. You'll be here soon. Hide until Vance arrives. Good day, my brother. Good day, brother. If I may still call you that. Why? What else would you call him? Stranger? Perhaps? I barely knew you. And if the whispers around town were believed, you would have been gone and done away with. Locking tongues turn everything to sentimental comedy. It's domestic tragedy I'm trying to avoid. Well said, brother. No stronger bonds than family. Except business. Goodness knows we have more than enough of that between us as well. And it's true, brother. It is very true. And what a business it is. I'm sure neither of us would ever do anything to upset the balance. Quite. Quite. Now tell me. Brought it. It? My half of the map? The map. Of course the map. The map to the treasure. To our legacy. That very one. I have mine. Where is yours? Vance, you know I feel we must protect that treasure with utmost caution. On the contrary. That map is our protection. A ja myślałam, słuchajcie, że to jest jakieś poboczne zadanie. To jest zadanie związane z moim zadaniem. Że ja tak czy siak, słuchajcie, muszę ubić tego złodzieja. No, bardzo ciekawe. No to co? Ja proponuję, po pierwsze, na pewno nie iść dołem. Bezwzględnie musimy iść górą. To... nawet nie podlega dyskusji. No
Goodness knows we have more than enough of that between us as well. It's true, brother. That is very true. And what a business it is. Zabij dyskretnie złodzieja. Co mam tu, słuchajcie, zrobić? Czy to byłoby wystarczająco dyskretne? Być może. No, ale wskakuj tu. Następny jakiś? Dawać, szybciutko. Gdzie następne? Szybciutko. Jakoś to, słuchajcie, idzie. Podsłuchiwanie. Kość niezgody. No tak, baba. Baba zawsze będzie namawiać do złego. Wiem po sobie. Słuchajcie, za dużo czasu nie mamy. No i co? Come back.
Edward? I believe I just saved your life, mate. Vance. He said he would kill me. I thought it was bluster. He is my brother. Despite what you told me, I thought it meant something. You're safe for now. But perhaps a trip away from Nassau would do you some good. No i pięknie. Te łowy mamy, słuchajcie, zaliczone. Ale kontynuujemy zabawę dalej. Nie poddajemy się. Zobaczmy, jak historia się potoczy dalej. Aha, chyba powinna była wejść na górę, nie? Łzy Aptona. Good God, man. What's happened to you? I cannot go on anymore. My brother, a traitor, that woman, Templar. I have no family, no wife of my own. What is the point of living? Hmm? Let them kill me. You don't know what you're saying, mate. Let's get you someplace safe. What's the point? The point is, I want my key. So I need you alive. I need your information, so I need you sober. You are my best friend. Come here. I'll kill you! What are you looking at? O Boże. Kurde, mnie zdzielił. Ty świntuchu jeden. Church, in the name of the Father, the Son, and the Holy. Mate, the Father, the Son, and the Holy. What's the third one again? Let's just keep it moving, yeah? The Father, the Son, and the. Let's keep it moving. No, that's not it. What does it matter? It doesn't. It doesn't matter. Nothing in this sour life does. Let's keep it moving. Keep it moving. Who are these creatures? That's no way to flatter a lady. Zapać kurtyzaną, bo też... Yes, towards me. Ty świnia jedna. Broń Aptona, no nie, no serio. Dobra, wyskakuj z tego ptaszka. A pokaż, widać coś? Nie widać. Stop that! What?
Aha, brać broń. Mam ich zabić. To było proste. Mama już. Are you safe here? Safety. Mała energii. Is an illusion. But yes, I have friends here I can hide. Good. What you must think? Have I said anything embarrassing? No, no idziesz już. You sound quite the scholar. Betrayal makes one. Przestań pieprzyć, idź spać. Imagine a Templar. My brother to marry a Templar. I doubt it'll come to that. I'm so afraid for him. But please help keep him safe. Sober up, mate. We'll finish this in the morning. You're a forever friend, Kenway. Misja ukończona. No i zajebiście. Złap. Dobra. Moi drodzy, ja myślę, że jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować łowy na templariuszy, bo bardzo mi się to podoba. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć!